Cześć, tu Luke for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Unorthodox, czyli Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, Debory Feldman. I pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, szczególnie fanom Netflixa, czy książka jest podobna do serialu i czy serial jest adaptacją książki? Otóż, moi drodzy, serial jest w ogóle inną według mnie historią. Przeczytałam książkę i później obejrzałam serial i stwierdzam, że to są w ogóle odrębne historie. Oczywiście serial zawiera wątki, które są poruszane w książce i niektóre sceny są w zasadzie dosłownie przeniesione z książki do serialu, natomiast cała historia, jej ucieczka, bohaterki głównej, nawet jak się nazywała i tak dalej, to wszystko to jest całkowicie odrębna historia fikcyjna. Natomiast książka Unorthodox to są wspomnienia Debory Feldman, jak właśnie mieszkała w zborze i żyła jakby w społeczności hasyckiej. Więc to jest całkowicie coś innego i chciałabym Wam dzisiaj właśnie bardziej przybliżyć tą książkę, żebyście chcieli po nią sięgnąć, bo uwierzcie mi, że warto. I teraz po pierwsze, książki Unorthodox nie można porównywać do serialu. Serial jest luźnym nawiązaniem do kilku fragmentów z książki, a nie jej adaptacją. Serial nie jest też oparty na faktach. Historia w serialu jest historią wymyśloną, natomiast książka to wspomnienie Debory Feldman ułożone w sposób chronologiczny od pierwszych momentów, jakie Debora zapamiętała jako mała dziewczynka, 4-5-letnia, aż do definitywnego porzucenia przez nią życia w hasyckiej społeczności i nawet poznajemy jeszcze w epilogu, czyli co się z nią działo 2 lata później, jak porzuciła ten świat ortodoksyjnych Żydów. O czym opowiada książka? Tak jak wspomniałam na początku, książka to są wspomnienia Debory Feldman, jak żyła w społeczności hasyckiej. Hasydzi to społeczność ortodoksyjnych Żydów, jacy żyją w Stanach Zjednoczonych i akurat Debora wychowywała się w społeczności hasyckiej w Nowym Jorku na Brooklynie. Znała tylko krajobraz swojego kawałka dzielnicy, czyli nie znała całego Brooklynu, znała tylko ten kawałek dzielnicy, gdzie mieszkała społeczność hasycka i ten jej zbór. Znała tylko wygląd budynków zamieszkiwanych przez Żydów, budynków użyteczności żydowskiej społeczności, ubrań noszonych przez swoją społeczność, przedmiotów akceptowanych przez rabinów i zgodnych z doktryną jej zboru. Żyła w ogromnym kraju i z wielkimi możliwościami i to w XXI wieku, a nie wolno jej było nawet czytać książek po angielsku, ponieważ był to język gojów, czyli osób, które są przez Żydów traktowanych jako gorszych, bo nie wybranych przez Boga. Język angielski jest uważany za język szatana, mimo tego, że Żydzi robili jakby interesy również z Amerykanami. Debora żyła w społeczeństwie i rodzinie, gdzie były duże pieniądze, ale mimo to żyli w wielkim ubóstwie. Skromność i umartwianie z jednej strony, a z drugiej kupowanie sobie tradycyjnego kapelusza za 2000 dolarów lub pierścionka z brylantem czy zegarka dla narzeczonego za kilka tysięcy dolarów. Z jednej strony mamy nacisk na czystość ciała i duszy, a z drugiej brak kąpania się lub korzystanie przez kobiet z mykwy, gdzie w tej samej wodzie kąpie się wiele kobiet. Debora żyła w XXI wieku w wielkim mieście, gdzie mieszka kilka milionów ludzi, a czuła się jak w więzieniu, jakby była w małej komórce. Świat ortodoksyjnych Żydów to również świat paradoksów. Tutaj za główny cel kobiet stawia się małżeństwo i rodzenie dzieci, ale do ślubu nie wolno ich informować o tym, jak rodzą się te dzieci. Nie wolno im patrzeć na swoje części intymne i ich dotykać. Dochodzi do sytuacji, że dziewczyna nie wie, jak wygląda współżycie i jest przekonana, że nie ma szyjki macicy. Młode małżeństwa przez kilka miesięcy lub nawet rok nie są w stanie skonsumować małżeństwa, bo nie wiedzą, jak to zrobić. Wychowani w całkowitej izolacji,
oraz w przekonaniu, że nie wolno nawet myśleć o płci przeciwnej i intymnych narządach, po ceremonii zaślubin są zagubieni. Przeraziła mnie opisywana sytuacja, że u jednej pary małżonków w noc poślubną mąż rozerwał żonie jelita, bo pomylił dziurki. Kolejny przykładowy paradoks to istnienie nakazów na każdy drobny element, jak długość spódnicy, wysokość kapelusza i tym podobne, a nie ma zakazów na molestowanie dzieci. Żydzi, którzy molestują dzieci, są chronieni, a dzieci, które są molestowane, są wydalane ze szkoły. Unorthodox to poruszająca historia, która opowiadana przez autorkę w sposób można by rzec neutralny, jeszcze bardziej porusza swoją szczerością i taką bezwzględną prawdą o rzeczywistości, która nas otacza. Czytelnik uczestniczy wraz z narratorką w jej życiu, doświadcza razem z nią fascynujących również rytuałów tej społeczności. Obserwuje zachłannie to, co się dzieje, jakby przekroczył próg zamkniętego królestwa i chciał zapamiętać to, co widzi. I to, co najistotniejsze, czytelnik uczestniczy jakby przy autorce w jej przemianie, w jej buncie, w jej dojrzewaniu do decyzji, żeby w celu ratowania siebie i swojego syna odejść ze świata, który zna, i zacząć nowe życie, żeby zawalczyć o tą swoją wolność, zawalczyć o prawo wyboru, jak mówi autorka. Myślę, że książkę Unorthodox trzeba przeczytać i spodoba się ona osobom, które po pierwsze interesują się innymi kulturami, innymi społecznościami, ponieważ będzie to dla nich jak gdzieś tam zaglądnięcie przez jakąś furtkę albo przez jakąś kurtynę do tajemnego świata, poznanie tego. Dla osób, które lubią czytać reportaże, albo dla osób, które interesują się, które lubią przeżywać emocje razem z bohaterami książek, to również będzie idealna lektura, ponieważ tutaj będą uczestniczyć razem z autorką, razem z narratorką w całym jakby jej życiu, tak? Od w zasadzie początku aż do momentu, kiedy dojrzała do decyzji, że chce mieć prawo wyboru i chce zawalczyć o swoją wolność. Ta książka również spodoba się wszystkim tym, którym podobał się serial na Netflixie, bo będą mogły skonfrontować to, co widziały w serialu, z tym, co jest w książce i jak naprawdę to wyglądało. I po czwarte, ta książka spodoba się również wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć, dlaczego na przykład inne kultury albo właśnie Żydzi zachowują się w taki, a nie inny sposób. Tutaj poznajemy wgłębiamy się w tą kulturę i w te obrzędy i jest nam łatwiej zrozumieć pewnego rodzaju ich zachowania. Ja polecam gorąco, jestem zachwycona i myślę, że będę jeszcze do tej książki wracała wielokrotnie. Polecam.